Panie trenerze, patrząc na wynik, to można powiedzieć sparing na szóstkę, tak w skali szkolnej, jakby pan ocenił styl i grę naszych zawodników. No, jak pan powiedział, z wyniku jestem zadowolony, jakość gry oczywiście, że dużo pytań, tracimy się w takich prostych, dziecinnych sytuacjach, ale to pierwszy nasz sparing, jeżeli brać pod uwagę to, że dzisiaj mieliśmy rano ciężki trening, rowery mieliśmy, siłownię mieliśmy, to w sumie jestem zadowolony, no a takie szczegóły, ja myślę, że doprowadzimy już do porządku i dalej będzie lepiej. No i w końcu powoli kończymy tutaj już przygotowania na lodowisku w Jastrzębiu, już niebawem będziemy przygotowywali się w Tychach. To też chyba ułatwi przygotowania do sezonu. Oczywiście, w domu ściany pomagają, także ja chcę podziękować naszym kolegom z Jastrzębia za to, że pomogli nam w takiej ciężkiej sytuacji. No i tak, w końcu będziemy w domu, nie będziemy już tracić 2-2,5 godziny czasu na ten podróż codzienny. Także oczywiście, że wszyscy zadowoleni, wracamy do domu i tam już będziemy, myślę, że będzie łatwiej porównywać tą pracę i ten odpoczynek. Mamy dwóch testowanych zawodników. Do kiedy planuje pan, do kiedy oni będą w Tychach i jak tą przydatność do zespołu po tych pierwszych treningach, po tym pierwszym sparingu by pan ocenił? Ja bym chciał, żeby chłopaki zagrali na tym turnieju w Zwolenie. Zobaczymy, co powiedzą na ten temat działacze. Wszyscy pracują, nie mam do żadnego chłopaka pretensji. Wszyscy w pracy, wszyscy wykonują to, co my od nich wymagamy i na ziemi, i na lodzie. Także nie mam w ogóle pretensji w sensie sprawy do chłopaków. Nie było dziś szmatuły? Te formacje zmienią się jakoś bardzo, czy to raczej będą już tylko i wyłącznie korekty? No zobaczymy, niech dojdą do siebie Szmatula, Gościński i Fimienko, a wtedy już będziemy patrzeć jak i co. To jest hokej, na co dzień może wszystko się zmienić, także czekamy na naszych kontuzjowanych chłopaków, no a na razie to wszystko, co mamy.